Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja odbyła się 8 listopada o godzinie 18:30 w siedzibie Rady. Mieliśmy dużo spraw, tylko trzy najważniejsze. Pierwsze to było pismo mieszkańców, która poprzez panie kuriera pyta się, czy światła na ulicy Stojowskiego Haszki są konieczne i czy nie było tam zrobić ruch okrężny. Myślę, że tu już decyzja zapadła i nie ma co dyskutować, więc opisałem mieszkańcy, że zostały uzgodnione wcześniej i opracowane przez ekspertów i nie powinno być tam w tym rejonie korków po zamontowaniu tych świateł. Następną sprawą to były pisma z wspólnot mieszkaniowych i przy ulicy Halszki, nie Halszki, Hejda. Hejda odnośnie przepustowości ruchu właśnie wzdłuż tej ulicy Hejda, gdyż ludzie sobie robią skrót przyjeżdżając do ulicy Puszkarskiej, omijając tam Malerego Sławka dalej. I przez to ta ulica nie jest dostosowana do takiego dużego ruchu. Pytają się mieszkańcy, czy nie było tam zrobić drogę jednokierunkową i zamontować drogi zwalniające. Ja myślę, że kompetencja mojej komisji nie polega na ocenianiu tego, więc odesłaliśmy to z powrotem do przemyślenia na tym temacie, gdyż to może utrudnić życie mieszkańcom, a nie ułatwić. A Komisja Infrastruktury i Inwestycji też się tym tematem zajęła. Na załączy to opowie, jak to komisja się na ten temat zapatrywała. I ostatnim tematem, którym się zajęliśmy, to było nieszczęsne auto BMW E30, które stoi naprzeciwko Żabki na ulicy Kordiana. I podobno już tam ktoś miał się z tym samochodem ruszyć, natomiast zatrzymało się to na takim etapie, że przykryto je płachtą i odgięto taśmą. Na razie tak sobie stoi. Właściciel zrobił. Ale przynajmniej nic właściciela nie ma do zmarłych. Także to wspólnota mieszkaniowa, na której terenie tam akurat przed tym domem stoi ten samochód. I pan kierownik referatu zobligował się do tego, że poinformuje mnie następnie, co w tej sprawie się stało. No stało się tyle, że nic się nie stało. Na razie czekamy. Zobaczymy, co się da. Ale jest już przykryty samochód. Nie straszne. No problem polega na tym, że nie ma właściciela, a nie można przesunąć tego samochodu nawet na teren gminny, bo rozmawialiśmy, że można by ten samochód po prostu przeparkować w jakiś cudowny sposób trochę dalej na teren gminy i wtedy by się gmina tym samochodem zajęła, natomiast on stoi w takim niepowodnym miejscu, że nie jest w stanie nic z tym samochodem nic zrobić. No taki pad, a wspólnota mieszkaniowa nie chce go usuwać, już boi się odpowiedzialności i konsekwencji później, bo tam jest prowadzony cały proces spadkowy po właścicielu i jest to problem z tym samochodem. Jeżeli państwo macie jakieś pytania związane z działalnością komisji, proszę, pan przewodniczący Sarny. Ja pozwolę, ja pan serdecznie zaprosiłem już na komisję w tej sprawie. Tak, bardzo dziękuję. Ja, proszę państwa, w innej jestem państwu, tak myślę. Odpowiedzi na to, jak państwo wiecie, tutaj gratulowałem i rzucałem się do pana komendanta Janika. Jest pan komendant Janik. Naczelnik. Pan naczelnik Janik 90% mnie lekceważył, następnie 10% już nie, więc. Jeżeli chodzi o te 10%, to rzeczywiście ten brak po 6 tygodniach z ulicy Mognackiej już zniknął. To uważam, że jest naprawdę sukcesem niebywałym, że Straż Miejska z terenu gminnego, dlatego pytają się tutaj pana przewodniczącego, jednak jakoś doprowadziła. Natomiast moja interwencja główna dotyczyła parkujących wbrew prawu samochodom na pełnym chodniku, znaczy zastawiwszy cały chodnik na ulicy, koniec ulicy Estońskiej, początek ulicy Trybuny Ludów. No i pan komendant nic nie zrobił w tej sprawie. Ani razu wbrew przyrzeczeniu do mnie nie zadzwonił. Dwa razy dzwonił do mnie jego kierownik, nie wiedząc w ogóle, o co mi chodzi, to znaczy w tym znaczeniu, że nie zna sprawy. Po czym prosiłem go, żeby przekazał. Raz rozmawiałem z panem naczelnikiem, powiedział, o 14 będę wiedział, zadzwonię do pana, nie zadzwonił. Znowu dzwoniłem do niego następnego dnia, powiedział, tak, już będzie do pana telefon za chwilę. Rzeczywiście dzwonił pan kierownik, ponad znowu mówił, nie wiem dokładnie, o co chodzi, nie tam tematu, no, mam zadzwonić do pana, ale nie wiem po co de facto. No i po tych 5 interwencjach wyszło na to, że miałoby spotkanie z
z IKIT-em i z administracją spółdzielni mieszkaniowej pod górze, aby zmienić oznakowanie pojazdów, znaczy możliwości parkowania tak, żeby do mieszkańców doszło, że w tym miejscu wbrew prawu trzymają auta, tak, że nie można przejść tą stroną chodnika. No i na razie ta sprawa jest w toku. I tyle. Dziękuję. No i wybieram się na Komisję Bezpieczeństwa, wtedy nie, będę miał okazję spotkać pana naczelnika. Ktoś z państwa radnych, może się odniesie na końcu, ale ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś kwestie, pytania związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i panu Aleksander, do mnie pan takie rzeczy zwraca uwagę, jeżeli Straż Miejska faktycznie nie zainterweniowała, o ile może zainterweniować w tej sprawie, to chciałbym się, żeby coś takiego zrobili, bo faktycznie czasami przejść po chodniku, a już nie mówię o każdej cywilnej wózkiem, to jest naprawdę problem. Takie, no tym się Rada Dzielnicy zajmuje i no, takie małe, drobne rzeczy powinniśmy usprawniać tutaj podczas naszych komisji. Także to ja coś zwrócę uwagę na to, jest ulica Estońska i Trybuna, tak? To znaczy, że to już jest Trybuna, ale po tej stronie, że tam nie widać dokładnie, kiedy się kończy Estońska, to już jest prawdopodobnie Trybuny, bo to już jest nad przecznicą Kleszczęstwa Trawniki. Tak, to na komisję, która tak, postaram się to by było bardzo fajnie. A odnośnie tego samochodu, tego przy ulicy Smoknęskiego, tak? Tak, tego co pan mówił po pierwsze. To po 6 tygodnia kończę. Ale to nie dlatego, że pan zadzwonił, bo właśnie na komisji ostatnio rozmawialiśmy o tym. I naczelnik, znaczy pan kierownik reprezentuje, on po prostu ten proces usuwania trafu doszedł do takiego skutku, że no już został usunięty, już była faza końcowa. A akurat tam wtedy zadzwonił, no i tak jakoś złożył. Ale to jest od rozwój. Mojego telefonu do usunięcia jeszcze 4 tygodnie minęło, więc faza końcowa dla Straży Miejskiej 2 miesiące. Ja państwu powiem, to i tak jest szybko. Bo 8 lat temu został skarżony dowód osobisty razem z portfelem całym. No i sprawa się rozmyła, zgłosiłem na policję. Później ten dowód razem z całym portfelem został mi podrzucony bez pieniędzy pod bramę wejściową do domu. Zgłosiłem przedjeść na Brzynowski, tam był komisariat, że znalazłem. No i policjant powiedział, dobra, okej, umorzyliśmy sprawę, wszystko w porządku. Miesiąc temu leciałem do Anglii, do Bristolu i na lotnisku miałem przyjemności. Bo powiedział, ale pan ma kradziony dowód, no jakbyś miał paszport ze sobą, nie wyleciał. I wróciłem do kraju. Byłem 2 dni temu właśnie na spotkaniu przy Ćwiklińskiej z panem jakimś tam. I po 8 latach. Także 4 miesiące czy tam 4 tygodnie, to nie jest dużo. Rozumiem, że już nikt z państwa pytań nie ma do przewodniczącego komisji. No tak jak przechodzimy do kolejnej.